Znajdujemy się na drugiej edycji Zielonych Osiedli Akademickich. W tym roku podjęliśmy decyzję o tym, by zorganizować edycję tylko na terenie Akademika Kordeckich. Mamy tutaj nowo oddany budynek i niezagospodarowane miejsce. Dzięki uprzejmości władz rektorskich możemy się tutaj dzisiaj znaleźć. Oni dołożyli tak naprawdę cegiełkę do tego wydarzenia, że mogliśmy je zorganizować. Sadzimy tutaj wieloletnie krzewy, kwiatki. Rośliny mamy częściowo z funduszy przeznaczonych przez koordynatora akademików, a częściowo mamy właśnie z inicjatywy, która odbywała się wcześniej, Kwiat za Grad. Jakby mogło mnie tutaj dzisiaj nie być, jak studenci robią taką wspaniałą inicjatywę i bardzo przyjemne było to, że kiedy zaczęłam sadzić drzewko, to natychmiast podeszli do mnie studenci i razem je sadziliśmy. Jako członek Rady Osiedla Akademickiego staram się dbać o przestrzenie wspólne na naszych akademikach, dbając, że będą one zielone i różnorodne w rośliny. Akademiki to nasz drugi dom i powinniśmy dbać o nasze otoczenie. Sadzenie kwiatków razem jest po prostu świetną okazją do poznania się i do świetnej zabawy.